Na początku robiłem taki gówniarski stand-up dla małolatów. Wyszukanie sobie takich bardziej wymagających potraw internetowych to jest sztuka, bo jest bardzo dużo fast foodu w internecie. Jestem ciekaw, jakie są twoje takie ulubione knajpy, w których się stołujesz w internecie. A ja ci mogę odbić swoimi, myślę, że to o. dla słuchaczy może być y, atrakcyjne. Biłem do Ziomka kiedyś pewnego dnia, jego stara wrzuciła mnóstwo ogórków do wanny, mówię, co jest? A oni po prostu ogórki mieli kiedyś i ta mała przygotowywała, myła je czy coś, no. I mówię, jak zajebiście to wygląda, zrobiłem z tego fotę, mówię, muszę to kiedyś gdzieś użyć. Chyba trzeba się po prostu z tym pogodzić, że nie będzie tak, że będziesz zawsze realizował swoją artystyczną wizję, czy te projekty zawsze będą genialne. Szyf. Ci, którzy są najbardziej popierdoleni i uparci, 70 raz nie wychodzi, oni próbują i na Nagle okazuje się, że to działa, to ci ludzie osiągają ten sukces. Idź tam na ten podcast czy nie? Jeśli ziomki, małolaty, mo które cię znają, to mówią idź do dziadzi pogadajcie, będzie dobrze. <laughs> <głosierdzia> 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 Radio Peska. Welcome on the Radio Peska. Peska shoots. Du -du -du -du. <gülüyor> du -du. <gülüyor> to dzisiaj masz mamy crossover Peska shoots i LED Radio. LSD Radio to taka y, nasza podkręta z, z ziomkami. Jak gdzieś wyjeżdżamy na tripy, to zawsze jak wjeżdża o godzinie którejś tam rano, już jakiś taki absurdalny humor, to, to, to załączy się LSD Radio. I wtedy no, nie jeden chciałby mieć audycję. Ostatnio mieliśmy wywiad na rapie, e, freestyleowaliśmy z, z ziomkami, bo akurat. E, Budowaliśmy sobie właśnie y, na jednym z wyjazdów y, takie studyjko y, domowe i, i prowadziliśmy. W, 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 wiesz, jak to jest, jak się freestyluje? Nie wiem, czy macie takie podkręty czasami, że freestylujecie sobie z, z kumplami. Mam takich kolegów, y, jak już jest tak ostro. Y, tak, to, to już ostatnio wyszliśmy na taki poziom, że zaczęliśmy robić podcast terapowy, y, dyskusyjny na temat y, samych siebie, prze, przekazując mikrofon w kółko. i <laughs> Bardzo to by było nie, dziwne, jak to odsłuchaliśmy następnego dnia, ale śmieszne, myślę, że. Taka formuła w internecie by zażarła. Taki wywiad, podcast na freestyle że tylko robisz to rymem. Ale e... to nie jest jeszcze ten moment, bo to, to mi tutaj zaserwowałeś, jest bezalkoholowe i może i dobrze, bo jest 10 rano w sobotę, w, ten, e... Słuchaj, w lodówce w mamy Prosecco pewnie albo coś, nie, więc nie, e... po wódeczkę możemy też skoczyć. Ja już... E... Od 10 rano. A sorry, tutaj w ogóle do śniadania w tym hotelu serwują Prosecco w sobotę. O, bardzo miło z ich strony. To jest dobra wizytówka. To, tak, to, ale to tak typowo po warszawsku myślę, Szczególnie, że szczególnie ty... w kraju alkoholiku. <głos> tak. <głos> Gdzie 3, 3 miliony małpek dziennie schodzi przed 12. stary, no coś takiego? Słyszałem. W ciągu dnia, a bańka schodzi przed 12. Coś takiego. Ja słyszałem, że nie pamiętam, co taka wódka to była, ale yy, jednej marki pół litrówek dziennie yy, schodzi chyba 400 tysięcy? Dziennie. Tak. Ja. Ja 100, czy 100 tysięcy, coś takiego w ogóle. Mhm. No nieważne, nawet jak to jest 40 tysięcy, to, to jest abstrakcja. No jest to, jest to mocny wynik. No i dlatego bez teraz. Małpek, też... to jest właśnie bez małpek, to jest po prostu pulitrówki, jednej marki. A pół litrówek? Tak. Uła. Jednej marki. Musi mieć niezłe branie. Co to za wódka? Ja, myślę, ja myślę, że oni mają niezłe branie. <śmiech> <śmiech> Konsumenci. No to prawda, to prawda. Okej. Okay. Ja chciałem jeszcze, zanim tak głębiej, głębiej <coughs> wejdziemy w rozmowę, to chciałem wspomnieć, że mm, bardzo dziękuję Cyfrowym za to, że mnie wsparli technicznie i mi wypożyczyli te wspaniałe sprzęty, żeby to wyglądało yy, jako tako. Wygląda nieźle. Tak. Wygląda profesjonalnie, oceniasz dobrze, tak? Tak, bardzo fajnego tego ten green screena tutaj ci zbudowali jeszcze z nie? tym. To jest Ledzik. To, jest, systemem, to jest Ledzik. No, to, ale to nie, ja myślałem, że to na Unreal'u wy, wy, wy wypuściliście tutaj ten widoczek. Bardzo ładny, bardzo ładny. Jakbyśmy byli rzeczywiście w Warszawie. A nie? to Łęczyca. <laughs> <laughs> Takie zaskoczenie. Łęczyca, co to jest Łęczyca? <laughs> nie wiem, taka okolica z jednego z producentów, który nazwa mnie jakoś tak zawsze bawi. Ja zawsze, ja zawsze Wałbrzych mówię. Wałbrzych. Wałbrzych. No, Wałbrzych, Wałbrzych też. Mi... No to trochę bumerowate bo to wiesz, ten już tu mam taki ten... na faust, ja, jest, ja jestem boomerem, totalnie. Nie, wie. no wiem, no. Bardzo, bardzo fajnie w sumie, no, spotkaliśmy się yy, też głównie z tego powodu. Że bo... jestem boomerem? Trochę tak, no okay. jak pytałem się, yy, iść tam na ten podcast czy nie iść, a, mu, a ziomki małolaty, które cię znają, to mówią idź do dziadzi, pogadajcie, będzie dobrze. <laughs> to które małolaty mnie znają? Bo nie. ja nie wiem. Wiesz co? Ja pracuję z takim montażystą Igorem, Kaczmarczykiem i on z kolei z jakimiś innymi ziomkami działa, z którymi ty chyba jakoś pracowałeś. Corner night Nightlu, jestem jeszcze jakiś. A to ja wiem, to jest pewnie od Lei możliwe. cała tam jakaś ta gipka. Tak, to jest taka, taka. taka Ale to nie do. Chciałem powiedzieć, że ty taki młody nie jesteś. Aż. Ja nie, ja już jestem tak pośrodku. No ja mam 25 lat od. jakiegoś no, czasu. No. Więc już tak, tak. No już, już jestem na tyle. Mm, yy, 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 Diadersem, że już mogę wspominać, że prawo jazdy to ja jeszcze na starym uniwersamie w nawiatracznej. To jest taka, <śmul perdanty> dla tych, którzy nie, nie kojarzą, taka, takie centrum grochowa, takie serce prawilności z Pragi, gdzie, gdzie jakby ten uniwersam to był taki parolowski wielki budynek, gdzie było wszystko. Jest w ogóle o tym dokument, i to wyburzyli jakoś w 2015 roku. I, i, i teraz stoi tam nowy budynek, w który, do którego się w ogóle wprowadziłem z, ze swoim dziewuchą. Więc jeszcze klatka, nad, nad, w której mieszkam, to jest dokładnie ten punkt, gdzie, gdzie kiedyś była szkoła prawa jazdy. Więc ja już pamiętam zmiany Warszawy już tak głęboko. A mimo, że jestem Krakusem, to już tak. Wczoraj w ogóle byłem na nie, takim wernisarzu jednej z grup graficiarskich w Sneaker store na Chmielnej i, mm -hmm. i podchodzi do mnie taki wielkolud, taki wielki typo i mówi, murdo, pamiętasz mnie? <laughs> Nie. A on mówi, stary... Patrz, mam stofowe zdjęcie sprzed 10 lat, jak cię zaczepiałem gdzieś na Saskiej Kępie I, I patrzę i przypomniałem sobie, że to był taki mały taki dzieciaczek, no, z 8 lat, a teraz pochodzi Sąski do mnie ty był wyższy głowę i on taki, ja, pierdolę, ale jak to już. Jeśli ja już widzę, jak dzieci rosną tak e, mocno, to, to znaczy, że rzeczywiście e, mogę już wchodzić za niebawem w mianę Boomera. Może to nawet będzie fajne, może to jakiś będzie nasza zaleta, właśnie. Myślę, że Jedziemy nie ma z no, Boomer to jest Boomer. To jakby ciężko do przyskuć, to wszystko ci, to ci jeszcze starczy troszeczkę. No nie Mam no, ja, no tak, ale... Ja jestem X-em, ty jesteś Z-ką, taką chyba klasyczną, nie? I ja nie wiem skąd ty młody te określenia wierzysz mm. i co to <laughs> znaczy, ale my, przyznam ci rację, <laughs> bo jestem gościem na twoim podcaście, nie będę <laughs> tutaj próbował na razie. Ale no, powiedz mi taką że... rzecz, dlaczego ktoś chciałby mieć z zdjęcie? No, kiedyś... 10 lat temu. 10 lat temu udziela... Jeżeli to było 10 lat temu. 10 lat temu yy, miałem... Yy... Takie zajęcie, które było bardzo mocno w sferze publicznej, czyli robiłem po prostu content do internetu, i wtedy bardzo mocno opierało się to na mojej osobie, na tym, co robię, jak się zachowuję. W ogóle mocno się to kręciło wokół mnie. I dlatego też ludzi automatycznie ciągnęło do znaczy, do publicznej postaci. konsumowali to wciągali tak to, tak 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 no i ja tak sobie w tym wtedy jeszcze, wtedy mi to odpowiadało więc no, naturalną rzeczą było że, że właśnie ludzie chcieli wtedy fotki chcieli ale co to, 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 to jakby to to było bo ja właśnie tutaj widziałem no boomerz. że ci, w ogóle nie wiem e, no i, ja złapałem za kamerę e, of. W domu i po prostu na początku robiłem taki gówniarski stand-up dla małolatów, e, czyli po prostu jak miałem jakieś y, uwierające mnie lub y, takie tematy, które po prostu musiałem y, w jakiś sposób skomentować, chwycić, no to, to robiłem sobie taki, taką, taką y, pół stand-upową formę, gdzie, gdzie, gdzie w, w kilka minut y, opowiadałem o tym i, i starałem się gdzieś serwować y, w takiej... Y, luźnej formie ze swojego pokoju takie, takie komentarze, takie jakieś opowieści, anegdoty i, i, i nawijałem ze swojego właśnie takiego gówniarskiego pokoju do kamerki na szerokim koncie i, i, i do moich rówieśników sobie tam docierałem, a potem sobie te, 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 te treści gdzieś tam przekształcałem bardziej w kierunku fabularnym i robiłem sobie taką szkołę filmową na YouTubie. Że po prostu te pieniądze, które zarabiałem z YouTube'a, to pakowałem sobie w rozwijanie tej, tej formuły, żeby, żeby nie gadać tylko do kamery, tylko gdzieś sobie podokładać jakieś nowe zajęcia. Bo zawsze gdzieś interesowała mnie jednak sztuka filmowa, a YouTube sobie wyskoczył tak przypadkowo nagle i mnie tam no, pochłonął. No, no to jest spokojnie. Spoko. Jest... nie narzekam, bardzo dużo jest z tego. Pozytywnych elementów, chociaż się bardzo bałem, jak przeskakiwałem z tego YouTube'a do, do branży filmowej, myślałem, że tam będę miał kosę, będę skreślony bardzo, z tego powodu, że, że, że się udzielałem właśnie w internecie. No bo, ale, wiesz, ale co, jakby masz nadal benefity z tego, że ten kontent tam sobie lata? Nie, nie, nie. Bardzo mocno to odciąłem, wiesz. Bo nie chciałem. Gdybym, gdybym ciągle z tego doił, to bym cały czas był youtuberem, a nie. Był youtuberem, okay. i przy okazji musiałbym pewnie to w jakiś sposób pielęgnować, więc straciłbym czas i po prostu ja doszedłem do takiego momentu. Przeładowania się jakimiś zajęciami i, i obowiązkami, że, że po prostu miałem dość i, i podcinałem bardzo ostro niektóre źródła, które nawet mogły mi dzisiaj gdzieś yy, przynosić te, te, te zyski, ale yy, ale to byłoby w tak nieprzyjemny sposób, yy, za, takie nieprzyjemne zarabianie pieniędzy by to było, że, że po prostu nie miało to sensu, więc yy, to jak gadaliśmy sobie, zapytałem się Cię przed nagra, nagrywaniem, czy, czy dużo Ci to czasu zajmuje, to właśnie byłem ciekaw yy, yy, jak, yy, jak to u Ciebie wygląda, no bo no, bo zawsze na tym coś ucierpi, prawda? Jak, 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 zrobisz sobie, jak dokładasz sobie kolejne jakieś zajęcia, które wydaje ci się, że cały czas będziesz ogarniał, jak budujesz sobie coraz bardziej skomplikowany labirynt, no to. Gdzieś ta energia też się rozrzedza i bardziej rozwadnia, gdzieś ty po prostu musisz to wszystko trzymać w ryzach i im więcej sobie podokładasz, tym no, ja uwierzę, że, że, że niestety jest to, staje się to wszystko coraz gorsze jakościowo. Więc doszedłem do takich wniosków, że jednak jak już jesteś w pewnym etapie dojrzewania, to warto się rzeczywiście no konkretnie, po prostu z, z centrum realizować i gdzieś wybrać tą, tą jedną, może dwie ścieżki, które, które warto rozwijać tak naprawdę pro, a, a resztę to mo, mo, może być hobby, ale no więcej człowiek nie udźwignie. domu ma 24 tak. godziny, dlatego y, jestem ciekaw, jak ty sobie radzisz y, robiąc y, foty i jednocześnie y, y, lejąc ludziom bezalkoholowe piwsko. <noise> przykrywką hipsterskiej herbaty. <noise> bardzo dobre swoją drogą. Ale no to też, nie? Jednak trzeba dystrybuować. No tak, wiesz, no, jestem z dwóch przede wszystkim. To, jest, to no tak, już jest trochę to, że łatwiej. Formera, nie? No, no. Mam, mam, mam ziomka, z którym to robię. Ale ym, wiesz co, ja mam... Dob, bardzo dobrze za to zaobserwowałeś ogólnie. To, to w ogóle w punkt, bo yy, zeszły rok, yy, nie ten 2-2, tylko 2-1. Jak zaczęliśmy z tym, to bardzo rzeczywiście ucierpiał moje zdjęcia. W sensie takim, że bardzo mało ich robiłem. Hmm. Bo, Przy pierwszym bo... roku, jak zaczęliśmy się skręcać. Hmm, hmm. A wiesz, a, a teraz troszeczkę więcej, się już nauczyliśmy, co warto pchać czas. No. Wiesz, jakby no właśnie przeewaluować to trochę i też dużo więcej tych zdjęć zaczęłem robić. W ogóle um, u mnie to się akurat nałożyło z, z, z jakąś taką, taką, z depresją po prostu. I to też jakoś wszystko się poprzekręcało. Musiałem trochę, wiesz, sobie ustawiać, przewaluować przeewaluować wartości. Mhm. Tak. Jakby co w co tej tak i Co dalej? Już to zrobiłeś? No. Ile ten, ile ile lat? Tak naprawdę było tak, że ja star nie robiłem zdjęć, które mnie jarają. W sensie takim, że okej, okay, zrobiłem zlecenia i było okej, okay, ale nie robiłem zdjęć po prostu dla zrobienia zdjęć. Zacząłem znowu to robić, i to jest. I to jest zajebiste dla mnie. nie? Wiesz, no, no, bo w, no, tak jest w, w, w tych zawodach powiedzmy, stricte freelancerskich, gdzie e, no, chyba trzeba się po prostu z tym pogodzić, że nie będzie tak, że będziesz zawsze realizował swoją artystyczną wizję, czy te projekty zawsze będą. E, Genialny, i będziesz mógł się nimi chwalić cały czas w internecie, no czasami jest to tak jak w życiu, masz po prostu dobre, lepsze momenty, gorsze i trochę... Z zajęciami tego typu jest, jest podobnie, że po prostu wpadają ci różnego rodzaju projekty, i rzeczywiście można dostać od tego deprechę, jak przeładujesz się z jakąś zbyt dużą ilością chłamu i komerche I, i, I domyślam się, że wtedy też się budzą jakieś wątpliwości. Zastanawiasz się, czy, czy to ma sens, albo czy to będzie dużo, długo jeszcze trwało, czy właśnie przez te komercyjne rzeczy, które już nie wyglądają tak super, jak kiedyś, gdy miałeś tą ekstrapasę. Czy, czy czy warto to dalej robić? I wtedy że, rozumiem, że mogą się budzić jakieś tam pomysły kolejne wątpliwości, żeby się jakoś zabezpieczyć, żeby jakoś sobie znaleźć. Wiesz, jakby to było takie psychologiczne, jak ty to przedstawiasz, okay. to byłoby zajebiście. Aha. Ale to wszystko jest na jakimś takim poziomie emocjonalnym, mi się mm -hmm. wydaje, szczególnie właśnie w kreatywnych branżach, takich freelancerskich do tego jeszcze, ale w takich kreatywnych, gdzie musisz cały czas jednak dawać tam dużo z siebie, nawet jeżeli to jest stary zdjęcie keczupu, wiesz, no tak. na białym tle, to trzeba to zrobić dobrze, jakby. Tak, 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 no, trzeba obsłużyć, bo potem ktoś będzie źle o tobie gadał, nawet no. jeśli zrobiłeś badziewską reklamę keczupu, no to, to prawda. E, Ale to już nie wiesz, nikomu mówić, jakby po prostu można skasować. No to, otóż to. I, i, otóż to. Jasne, że tak. są rzeczy, którym się nie chwalimy, mówmy się. No, no ja, ale bo mówisz, że dostałeś jakieś, właśnie miałeś jakieś takie y, nieprzyjemne momenty dla, dla, dla psychy, tak? Y, I wtedy się pojawiły te pomysły też, żeby robić napoje, tak? Y, nie, to się akurat najpierw były napoje, i właśnie chyba za dużo też wziąłem na swoje barki. Jeszcze, A i wtedy Ci to wiesz. jeszcze dzieciaki małe no, tak. mam. Wiesz, stary, i po prostu nagle się tego wszystkiego tak natłoczyło. No tak, dzieci to jest ehm. dopiero hobby. O stary. To jest mocne. To jest no. grube hobby. No to tak. jest grube hobby, ale spoko, no jest, jest fajne. W każdym razie. W ogóle, jak już o tym mówimy, to było tak, że ja przez dobre kilka lat jeździłem sobie po świecie z Tonym Kelly. Nie mhm. nie już takiego fotografa. Ja pracowałem z nim tam. Trudno powiedzieć, że byłem jego asystentem, ale mhm. asystowałem Z mu y, przy, przy fotach, asystowałem mu, oświetlałem mu tam, rozkminialiśmy produkcję. No wszystko, generalnie ja nawet mieszkałem u niego mhm. momentami, wiesz. Ale zajebiście było, bo sobie zwiedziłem mnóstwo świata, wiesz, pomieszkałem sobie w Los Angeles mnóstwo, pomieszkałem sobie w Miami i yy, yy, pojeździłem gdzieś tam jeszcze po Europie, jakieś Karaiby, takie rzeczy. A macie widzę stylówkę w podobnym sensie? Ehm. Mhm. No, znaczy w ogóle kojarzysz La Chapela. Mm. Dave LaChapelle? No tak, 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 oczywiście. No, no to to jest w ogóle powód, dlaczego zacząłem robić zdjęcia. Mhm. Tony, później go tam jakoś odkryłem, no i Tony też się inspiruje na pewno Aha. jakoś tam LaChapelle'em zresztą. No i tutaj jakoś tak wszystko, to jest w ogóle ciekawy temat. Jak ty przeszedłeś tego youtubowania w, znaczy było ci pewnie łatwiej, bo już cię trochę znali, nie? Nie powiedziałbym, że, byłoby, że było mi łatwiej. Nie? bo... bo... Po pierwsze, jak narobisz tyle treści do internetu, ile ja, ja w pewnym momencie dałem, no, bo jednak przez te 8 lat aktywnego udzielania się w internecie, no, musisz regularnie publikować kontent, więc cały czas próbujesz coś wymyślić, żeby to satysfakcjonowało Ciebie, a jednocześnie po prostu się wstrzeliwało gdzieś i, 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 i trafiało w jakieś trendy. W, w międzyczasie, przez te 8 lat, no, człowiek się bardzo zmienia, w ogóle, Zacząłem i skończyłem w najbardziej chyba burzliwym okresie dla e, człowieka, czyli od takiego irytującego gnoja po jakiegoś gościa, który gdzieś dopiero zaczyna stawiać pierwsze kroki w dorosłości. Bo ile lat miałeś, jak, jak ten transfer nastąpił? E ja zacząłem jak miałem 13 jakoś się tym jarać i działać, a tak zaczęło mi to działać tak sensownie od jakiegoś tam 15 roku życia, także już jak miałem te 17, to już sobie tutaj wynająłem e, za pomocą starszego kawalerkę. Już tutaj mieszkałem sam i, i już bardzo profesjonalnie podchodziłem Stary, do tego... To jest kurwa w ogóle. Zajęcia. To, jest, to jest kurwa Mocny, mocny no, nie wiem, czy to można nazwać falstartem. Teraz zupełnie nie żałuję, bo ostatnio jak ostatnio dyskutowaliśmy, to, to się cieszyliśmy wspólnie, że to tak się. Szybko potoczyło, bo, bo ja już mam te 25 lat i wiem, gdzie sięgnąć po pomoc, jak ktoś potrzebuje. Też, jakby, mam taką sieć kontaktów, która po prostu pozwala mi na różne ruchy, i to jest bardzo fajne w tym wieku, zwłaszcza że przyjechałem do obcego miasta, ale tak nie rozwlekając się aż tak szeroko, wracając do, do, do tego. Transferu. Tematu tego transferu, tak. No, przez te 8 lat trochę tych treści wrzuciłem. One gdzieś tam miały ten proces też mojej zmiany i przeformatowywania jakichś swoich wartości. Więc, jak już zaczynasz wchodzić w tą profesjonalną branżę, to nagle masz za sobą po prostu masę jakichś różnych prób, bardziej czy mniej udanych i to wszystko zostaje w tym internecie. Jak długoterminowo działasz w tej sieci, no to, to nagle okazuje się, że jest mnóstwo rzeczy, które może działać na twoje niekorzyść, więc ja nie dość, że musiałem wyczyścić ten internet z czego się dało, bo po prostu ja chciałem, żeby to znikło, żeby... Ale co moje... to znaczy, wiesz, na niekorzyść? Co, co, co... Ja no powiem przykład, w... jakby konkretny. W... W... No bo załóżmy, starasz się o reżyserowanie Jakiejś dużej reklamy, albo bierzesz udział właśnie w przetargu. E, albo chociażby chcesz zrobić coś dla, dla jakiegoś y, muzyka, który teraz jest bardzo sexy i, te, I ten ktoś, ten klient po prostu sprawdzi reżysera, który ma za to odpowiadać, który bierze udział w przetargu. I wiesz, googlują cię i nagle y, w internecie algorytmy wywalają wszystkie te najpopularniejsze jakieś. Y, materiały, artykuły, które są w ogóle czymś totalnie nieaktualnym. Ale pierwsze co podsunie ci to właśnie Google, to co, to, no co tak. ma największe wyświetlenia. No I tak. to trochę wygląda niepoważnie, e, jak, na to, jak na to wszystko spojrzysz, więc to było niekorzystne. Dwa, że youtuberzy mają po, po prostu zły PR moim zdaniem e, i sami na to sobie zapracowali, jakby po prostu współczesny kierunek, w jaki poszło ten internet. To, u, u, to już zupełnie jest nie moja bajka, więc y, to mnie też jakoś uwierało więc było dużo jakichś takich różnych przeszkód które w mojej głowie no, były bardzo uciążliwe i, i, i tak się trochę tego najbardziej obawiałem jak, jak to u mnie zadziała to przeformatowanie, a to przeformatowanie u mnie wyglądało w taki sposób, że po prostu po tych ośmiu latach inwestowania w siebie i rozwijania tej wiedzy stricte filmowej, nawet takiej szkolnej którą po prostu jak nie miałem czasu robić na studiach to brałem materiały ze studiów i sobie je testowałem gdzieś na swoim podwórku YouTube'owym. To jak po prostu poczułem twardszy grunt pod nogami, no to wziąłem pierwsze zlecenie na jakiś zewnętrzny projekt, mniejsze i ono fajnie poszło. I potem wziąłem następne, i potem się zgłosiłem po kolejne, a potem mnie ktoś polecił i to już tak Ale ruszyło po prostu. Wiesz co to znaczy? Bo ja, ja sobie myślę o tym, że jakby słuchał tego jakiś 15-latek teraz. Hmm. No to wiesz, jak powiesz mu, wziąłem sobie zlecenie. To no, żeby się... myśleć, jak ja mogę to zaaplikować. No nie? tak, może masz totalnie rację i też, jak teraz, teraz tak to e, ubieram w słowa, to rzeczywiście brzmi to bardzo leciutko. Tak, nie? Cyk, py, no wziąłem sobie zlecenie. E, wziąłem sobie zlecenie, tak. E, nie, no. Mm, e, w, no, rzeczywiście wyglądało to u mnie tak, że. E, ja się mocno afirmowałem, że po prostu chcę robić filmy, że jakby mam jakąś konkretną koncepcję i, stara i starałem się mocno też komunikować, że że jestem Teraz na siłach, żeby działać, że... mocno też pracowałem na to, żebym był odbierany jako twórca filmowy, a nie jako youtuber. Ja nie jako celebryta czy influencer, tylko raczej osoba, która stoi za jakimiś e, pomysłami, które serwuje do sieci. A więc ja po prostu pracowałem sobie na, 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 tą, na tą markę, e, wypuszczając treści, w których. Ta treść nie kręciła się wokół mnie. Ja jedynie tam czasami byłem tylko i wyłącznie w kredytach. Te ostatnie moje 2 trzy lata na YouTubie to były, to, były to były filmy, w których w ogóle ja nie uczestniczyłem, e tylko po prostu je pisałem i reżyserowałem. E więc w ten sposób sobie chyba zapracowałem, i wydaje mi się, że taki 15-latek e może robić to samo na lokalnym podwórku po prostu Zaczynając od prostszych jakichś treści, bo ja też... Yy poza YouTubem łapałem się takich jobów, żeby sobie poćwiczyć, po prostu na osiedlach gdzieś tam w Krakowie i mam kilka takich... Pierwsze moje teledyski to są dla takich totalnie prawilnych mord z jakichś borkowskich czy kazimierskich rejonów. Łapałem po prostu za kamerę i, i z nimi wychodziłem na miasto i gdzieś tam impre, improwizowaliśmy bardziej lub mniej I, i, i na tym sobie dorabiałem, więc myślę, że... Wszędzie, gdzieś to lokalne podwórko istnieje, nawet na mniejszych wioskach. Są po prostu gdzieś rówieśnicy, którzy no, nie mają jeszcze roboty, mają jakieś marzenia, czasami one są właśnie takie aroganckie wręcz i to jest zajebiste, bo po prostu mało lat się nie zastanawia, tylko działa, i, 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 i po prostu można dołożyć do tego jakąś swoją cegiełkę. I, czyli jeśli Ziomal ma ochotę rapować, robi jakąś muzykę, no to możesz spróbować dla niego coś na początku zrobić i, i wtedy już nawet nie liczy się to, jak ta muzyka brzmi, tylko liczy się to, jak Twoja robota wygląda i może nawet zrobić teledysk jako ten 15 latek dla totalnego beztelenia muzycznego, ale ta kmina na teledysk będzie fajna. I z tym możesz gdzieś uderzać dalej. Na grupach facebookowych w internecie tam się można tak naprawdę dzisiaj porozpychać i poreklamować, że, że myślę, że no po prostu no ta, ten początek wiadomo, że zawsze będzie najcięższy i on jest najmniej pewny najciemniej naj, naj, naj jest w takim początku, mm -hmm. nie, nie wiesz, jak jeszcze te, te kroki podejmować, ale, ale no dzisiejsze czasy dają te możliwości, dają możliwości tak. działania, wiesz, masz kamery zajebiste w telefonach Karek. teraz naprawdę ale. można się bawić. Ale to jest, wiesz, to jest też moment, w którym możesz dużo błędów bezkarnie popełnić zasadniczo. No, 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 więc I to, to trzeba wykorzystać. idealny czas, tak. No. No. Nie, no, a nie masz takiego wrażenia troszeczkę właśnie, że przez YouTube znaczy YouTube, nie chcę tego, teraz też TikTok i, i w ogóle to jest bardzo szerokie, ale że bardzo dużo ludzi, takich małolatów nazwijmy to, jak już mówimy o tym wszystkim jak, jak, jak z punktu widzenia boomerów, to... nie ym... słuchaj, dawaj, dawaj, wujas. Zapodawaj te myśli. Yy, to ten, to... Yy jest takie oczekiwanie, mam wrażenie, że to się wydarza właśnie wszystko już, że to wiesz, bo ktoś na YouTube jest popularny, patrzą się nagrywa tylko filmiki, tu cyk, yy, przecież I, i ja zauważyłem takie coś, że oni chcą tych y, rezultatów już, ja bym, jest taka niecierpliwość totalna. Mm, yy. Wiesz co, ja ci to, przepraszam, ale mi się wydaje, że to jest spowodowane tym, że na, i to będzie zawsze ten proces tak wyglądał, że, na dan, że jak robisz po prostu jakąś rzecz, no. To na dany moment nie masz większych umiejętności niż to, co teraz zrobiłeś, bo to jest jakby twój no. aktualny stan umiejętności. No, to, co tw tworzysz, to jest aktualna, najświeższa aktualizacja twoich skili. I e jeśli to, już, to coś już zrobiłeś, to zazwyczaj się tym po prostu jarasz. Bo wydaje ci się, że wspiąłeś się na swoje wyżyny. I, no i, tak i, jest. I, i, I to jest bardzo dobrze, bo to znaczy, że ci ludzie w siebie wierzą, i wierzą w, w właśnie w te, 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 te projekty, które wpuszczają. I, I my, którzy już tam byli i widzimy po prostu te wszystkie, wiesz, te, te całą amatorszczyznę, która, która jest u osoby, która jest na początku swojej drogi. Rzeczywiście możemy to postrzegać jako e, e, za szybko, że, 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 co, że, że, że tym ludziom się wydaje, że to już, że zaraz to, to dostaną. No, e, oczywiście tak nie będzie, ale, ale fajne chyba jest to, że ci ludzie e, tego oczekują, że to się od razu wydarzy, bo. Bo to znaczy, że wierzą w te rzeczy, że po prostu wydają się, że to jest dobre gówno, po prostu okay. wypuścili. Okay, I, to wypuścili. I, i, yy, i, yy, I mogą się na tym zawieść oczywiście, i to też jest dobra nauczka, yy, ale to, to, jest, to jest taka próba ognia, nie? że yy, ty yy, jako młody człowiek yy, coś wypuścisz, oczekujesz, że to wypali, to nie wypala, i teraz pytanie, czy będziesz na tyle konsekwentny, że sobie jeszcze w to, w to uwierzysz. Wielokrotnie i zrobisz następną rzecz lepiej od tamtej, i stwierdzisz: Nie, dobra, to już musi wypalić. I to znowu nie wypala, i stwierdzasz: Dobra, kurwa, jeszcze jedna próba, i jeszcze raz spróbuję, i za każdym razem musisz jakoś bardziej wierzyć w. Porośnie frustracja w... też, Ta, nie? No tak, ale też yy, widzisz, yy, po prostu się uczysz, nie? I już na, na bazie tej jednej rzeczy, którą przypieczętowałeś, zauważyłeś, jakie popełniłeś błędy. Dobra, to zrobię to lepiej, no i to już musi być super. I okazuje się, że to, to, to jest właśnie ta metoda prób i błędów, gdzie w pewnym momencie możesz dojść do tego etapu, etapu że nagle ktoś obok powie: Ej, dobra, to już jest naprawdę niezła", I potem nagle ktoś jeszcze inny się przyłączy i powie: To jest fajne. I to tak będzie sobie automatycznie gdzieś po prostu ewoluowało, aż ci, którzy są najbardziej. Popierdoleni i uparci, że po prostu 70 raz nie wychodzi, oni próbują i, i, i po prostu nagle okazuje się, że to działa, to, to ci ludzie właśnie osiągają ten sukces. Mi się wydaje. To, to jest w ogóle ten, ten, ten rodzaj pracy, którą się wykonuje, czyli takiej pracy twórczej, to, to trzeba mieć naprawdę. Trzeba być jakimś firem zakochanym w tym zajęciu, żeby rzeczywiście chcieć to tyle razy. Podejmować tą próbę, właśnie, żeby, żeby gdzieś tam sobie zajść. Są na, naprawdę wysokie progi wejścia, i, i rzeczywiście yy, no, no, trzeba, się, trzeba się nadziebać i A narobić trzeba tych tak, proścuch, tak, no. właśnie Trzeba po prostu konsekwentnie napierdalać. No, no, no. no. I to jest. Tak. Dobra, puenta, to zamykamy już tak. Trzeba zapierdalać. Kropka. Konsekwentnie. Tak. Um, ale to też ta Twoja historia, um, której ja tak naprawdę nie wiedziałem. Ja, 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 ja Cię znam tylko i wyłącznie już jako reżysera. No, bo ja Cię prosiłem, e... żebyś nic nie, rese nie researchował. A nawet nie, nie, nie... <laughs> no. jakby... Wiadomo, nie po to tutaj przyjrzeliśmy. No, tak, żeby... ale super jest ta historia hmm. z punktu takiego widzenia właśnie boomerskiego, hmm. gdzie te internety to kurwa, to jest, wiesz, oni tam nic nie robią, to nie hmm. ma wartości i tak dalej, ale bo są tacy ludzie, którzy hmm. się wybili są popularni i te. O, wiesz, kto jest takim przykładem fajnym jeszcze też takiej drogi właśnie internetowej? Kubańczyk. Okej. Okay. Kojarzysz? No znam, e, per, znam postać, znam e, no, ale też, próbety, wie, tak, no wie, wie, wiem co on robi. No? Y, ja, ja miałem okazję go poznać przy okazji jakichś tam zdjęć i to jest facet, który z premedytacją wiedział, że wyjście z jakiejś tam, wiesz, on jest chyba ze Stargardu, gdzieś tam pod mhm. Szczecinem, jest jakaś taka średnia, raczej miasteczko średnie, mhm. y, żeby z tam w ogóle wyjść, i robić muzykę, bo on jest bardzo utalentowany. On gra na gitarze stary, klasycznej i tak dalej. To jest w ogóle wiesz. On ma totalnie skill i uwielbia tą muzykę i chce to robić. Mm -hmm. I on wiedział, że dla niego na przykład jedynym sposobem to jest być tam tym ochroniarzem czy coś. Ja do końca nawet nie wiem, co to było, bo nie followowałem tego, ale rozumiem. No Może to musi... był jakiś taki. No, nie chcę tego oceniać aż tak, ale taki shit content powiedzmy. Taki patokontent, pato w który hmm. on wszedł, żeby go wykorzystać i po prostu i wziąć z tego tak. co dla siebie? I mhm. tak zrobił. Mhm. Jakby i dla, ja to szanuję totalnie, bo jeżeli e, robienie patokontentu e, jest częścią drogi do jakiegoś tam celu, który sobie obrałeś, to jest ok. I gorzej, jeżeli twoim celem jest jakby po prostu robienie patokontentu. Pato e, ale do, trochę o tym dokładnie. mówię, wiesz, to jest podobne. Ja, to, ja widzę podobieństwo, jak był u ciebie też, z tym, że. To nie, to nie był pato content. Mm -hmm. ja, 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 ja nie wiem, jak wyglądał twój content, ja nie wiem, jak wyglądało to, co robił Kubańczyk, ja tylko mm -hmm. wiem, że to nie było coś, wiesz, czym się on jakoś specjalnie szczyci, mm -hmm. no i ty usunąłeś swoje wszystkie treści, więc raczej też nie, nie chcesz, żeby, żeby to wiesz, gdzieś tam było. Więc dla, I to jest super historia, ja widzę w tym... Yy, nadzieje w tym narodzie. No i dobrze, przypieczętował już tą ksywę. Dziadzia, dobrze. No, ale tak nawiązując właśnie do, do tego co internet teraz ro robi i jakich ludzi nowych przynosi to rzeczywiście no jest to ciekawe, że że teraz jest, będzie bardzo dużo, duży wylew y, takich samołków, takich ludzi, którzy właśnie z różnych jakichś powodów, nie wiem, tego, że nie, nie mieli czasu zrobić szkoły, bo coś innego im zajęło głowę lub po prostu mi, zaczęli coś robić i się uczyli tylko i wyłącznie za pomocą internetu mm, lub, lub robili jedno, tak jak ja, czyli YouTube i nagle przebranżowili się na coś yy, bardziej profesjonalnego. No, te wszystkie jakby drogi um, urodzą bardzo nowych i ciekawych dla mnie twórców i widzę to po... Też yy, yy, jakichś rówieśnikach, młodszych rówieśnikach, którzy yy, wiem, że na przykład yy, bardzo mocno obserwowali różne treści, jarali się właśnie YouTubem, i z tego powodu zaczynali jakieś montaże. A dzisiaj robią zajebiste, wiesz, VFX-y, rendery w 3D i, i ogarniają kozackie rzeczy za pomocą właśnie swoich u, urządzeń, komputerów i, i całej reszty programów, których po prostu, za których chwycili po prostu z tego powodu, że. Interesowali się tym nowym światem, tym nowym rynkiem, że ten, ten internet po prostu jednak pchnął taką chęć działania w wielu, wielu młodych ludziach, którzy właśnie tych, tych szkół nigdy nie pokończą, ale bardzo za to szybko oni zaczną w wieku tam parunastu lat i jakby ta, ten, ten moment, gdy, gdy oni byliby na studiach, to oni już są o wiele dalej za, za tymi etapami studenckimi, bo, bo po prostu bardzo też, Tak, no ta praktyka jest dzisiaj bardzo dostępna i to jest, Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie działo. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że jak właśnie się obawiałem tego... tego... tej skazy youtubera, mm -hmm. jak wchodziłem do tej branży, to dzisiaj widzę wiele takich ciekawych zalet, bo jestem chyba pierwszym w ogóle... Reżyserem w takiej fali reżyserów teraz obecnych, którzy działają właśnie w reklamie czy w muzyce i w przyszłości w filmie, którzy, który w ogóle wyszedł z jakiegoś nowego takiego medium, którego w ogóle wcześniej nie było, i, i przez to różne. Brandy, klienci właśnie mają takie do mnie ciekawe zaufania albo nawet ich to interesuje, że jest jakiś młodzian, który rozumie to pokolenie i trochę wychodzi z tego świata, do którego teraz bardzo mocno brandy chcą docierać. Tak. tak. I w sumie e, no, chyba nie, nie masz na razie tutaj w Polsce takich właśnie osób, które gdzieś działały w tym nowym medium, a potem się przebranżowiły w, taki, w, 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 to, w to inne. Zazwyczaj moi rówieśnicy, moi kumpli reżyserzy to, to są po prostu po szkołach filmowych i, i mają z kolei inny jakby, zakres wiedzy, którym, którym się gdzieś tam różnimy od siebie, ale to jest fajne, bo, 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 bo na rynku też się pojawiają po prostu twórcy, którzy oferują troszeczkę inną ofertę, I, i, inaczej troszeczkę kiminią i, 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 i dają inne gwaranty po prostu. I, i ja dla, dla właśnie zauważyłem, że, że dla klientów po prostu jestem atrakcyjny pod tym kątem, że ja tam już udowodniłem, że ja to skumałem. Że wiem, jak mniej więcej rozumiem swoje, swoje roczniki i, i, i to pokolenie, właśnie internetowe, więc dla niektórych to się może wydawać, że, że właśnie fajnie i, i spróbujmy z tym gościem, bo on będzie wiedział, jak do nich dotrzeć. Mhm. Więc to jest yy, spokój, właśnie, że ten, ten, ten internet yy, i ten, ta nowa fala yy, dała takie możliwości. I, no tak, jak mówię, jestem bardzo ciekaw, co jeszcze tutaj nam wypłynie na świat. Wśród twórców jakiś. Ja też jestem bardzo ciekaw, no. bo, tym bardziej, że tak całkiem poważnie już w już pełni spokój ze żartami o, o tym, że jestem dziadkiem. <laughs> <laughs> Ale um, bez kitu, jakby to mi daje jakiś taki w ogóle. Pokazuje wartość jednak tym wszystkim, wiesz, co się dzieje, bo tego, tego jest masa, jakby tego, co się w ogóle pojawia w internecie. Ja na przykład bardzo mało śledzę polskich rzeczy. No. Ciężko, jeżeli w ogóle jakieś zasadniczo, mhm. um, ale yy, tak gdzieś tam miałem takie przekonanie, że mówię, nie no, kurwa, jakby. To jest tylko dla małolatów, kłopota. ale... Ale mówisz ale... o, czy... o YouTubie, czy... O YouTube, no o, tak, o TikToku, ja o też nie rzeczach, stanie, to, nie, to, Ja tylko ja, ja, przyznam szczerze, że się nie do końca komuś jeśli chodzi o się, TikTok i aktualny YouTube. Znaczy, no stary, zrobiłem warsztaty fotograficzne w Gdańsku i, i to było dla mnie niesamowicie mm, przyjemne, miłe w ogóle, że tyle ludzi przyszło. Ym, I najlepsze jest to, że stary, jedna tylko osoba, chyba na 10 czy tam 12, była z Gdańska. Wszyscy przyjechali specjalnie z Warszawy, z Krakowa na warsztaty do mnie, wiesz, do Gdańska. Nice. Więc to było dla mnie niesamowicie miłe. Ale najlepsze było to, że był jeden koleś, taki Janek, em, i wszyscy go znali. I mm -hmm. jak tam wchodzili na te warsztaty, to widać było ich podekscytowanie takie trochę speszenie, <küh> że ej, to jest Janek, w mm -hmm. ogóle, no tak, ja cię znam, no przecież. No to, to jest... I się okazało, że on jest w ogóle, wiesz, turbo popularny na TikToku. Aha. I te roczniki, które się interesują fotografią, oni wszyscy wiedzą, kto to jest, Aha. i dla nich to było taki trochę celebryta, wiesz, o nieśmielenie. A ja nie miałem pojęcia, kto to kurwa jest w ogóle, wiesz, i to jest właśnie dziadek. No. Ja nie, ja myśl, znaczy, nie, ja y myślę, y też, że to nie, nie da się po prostu. Jest tyle znanych osób teraz w internecie. No ale tak jak mówiłem ci wcześniej właśnie. No. No, ja cały no. czas to powtarzam, no, żyję się pod z... kamieniem, bo, bo po <laughs> prostu, ale wiesz, to też jest skill, który dzisiaj jest niezbędny, mam wrażenie, żeby wybierać sobie bardzo dokładnie treści, które chcesz, szczególnie jak właśnie, tak jak mówiłeś, robię bermatę, mm. foty, i coś tam jeszcze, i żeby to nie zwariować zwyczajnie, trzeba hmm. wybierać bardzo rozważnie te treści, które chcesz oglądać i konsumować i, i, i tak dalej, nie? Tak, tak. A jest tak. ich mnóstwo. Jest ich mnóstwo i łatwo y, można się rozleniwić i zaniżyć, jakby jakość tych treści, które spożywasz, y, bo to jest dosłownie jak z żarciem, jak masz go za dużo pod nosem i do no. takiego łatwo dostępnego, które nie jest najlepszej jakości to ja się łapię na tym, że ja z, ja z tym staram się walczyć, bo po prostu człowiek jest taki no, wygodny. Ja, ja, lubię, ja lubię, jak, jak czasami oszczędzę na, tym, na czymś czas lub energię, zrobię coś szybciej i przez to wytłumaczę sobie, że mam więcej czasu na coś innego. I ja, ja na przykład jak mieszkam w takim miejscu, gdzie po prostu jestem otoczony tak masą jedzenia, ale właśnie średniej jakości, to mnie to strasznie wkurza, bo czasami sięgam właśnie po to średnie jakościowe żarcie, bo chcę szybko yy, yy, i łatwo. I zaniżam, jakby taki po, po prostu ja, jakość odżywiania, a przez to jakość życia, bo, mhm. bo, bo rano wstajesz i szybko chcesz śniadanie zgarnąć i dobra, co mam tutaj? E, maka, e, kostę, e, jeszcze jakieś inne e, e, brandy i nagle łapiesz, że, że, że nie wiem, 3 na 7 śniadań w tygodniu, czy więcej. Nawet zjadasz właśnie na szybko gdzieś zgarniając jakąś bułę, rogala, tz, no i, i, po, i po prostu z, e, t, to wkurza i, mm, i trzeba na to zwracać uwagę. I tak samo jest z internetem. Netem, y, że, jak masz po prostu taki zalew treści, mhm. to y, czasami nie chcesz jakiegoś wielkiego artykułu przeczytać, albo jak widzisz, że coś, coś będzie trwało godzinę, jakiś podcast czy coś, <laughs> to, po prostu, no, to, to <laughs> czasami po prostu y, klikasz tą wygodniejszą, szybszą opcję i trzeba. Mm, mm, na treści, które się łapie w internecie, trzeba chyba znaczy ja wychodzę z założenia, że trzeba zwracać tak bardzo uwagę jak na właśnie dietę, jak na styl życia, bo to jest też jakaś higiena po prostu higiena to jest higiena, dobre słowo, higiena no? takiego rozwijania się, bo, bo jest bardzo dużo fast foodu w internecie. Bardzo dużo jest fast foodu. jak bardzo dużo jest fast foodu i Wyszukanie sobie takich bardziej um, wymagających potraw internetowych to jest sztuka. E, ja bardzo um, jestem ciekaw, jakie są Twoje takie ulubione um, właśnie knajpy, w których się stołujesz w internecie. A ja ci mogę odbić swoimi, myślę, że to o. dla słuchaczy może być atrakcyjna treść, bo oboje jesteśmy osobami, które e, umówmy się, gdzieś muszą chwytać te inspiracje, gdzieś się z czegoś muszą i uczyć, czymś się muszą jarać. E, nie, mów, nie musi to być do końca dotyczące i stricte fotografii, bo mhm. wiadomo, że inspiracje czasami wychodzą naprawdę z najgłupszych stron i jakichś dziwnych źródeł, a okazuje się, że to działa, więc jestem ciekaw, to czym się rasz właśnie w internecie i gdzie sięgasz po takie jakościowe treści? Zaskoczyć. No. Bardzo mocno cię zaskoczył. TikTok. Snapchat. Onlyfans. Only nie, wiesz co? Miałem, e miałem nie podkreślać już tego boomerstwa, więc od tego Snapchata pominiemy. Co to było? To już zupełnie jak to działa. No dobra, no ale w To w ogóle istnieje jeszcze? Nice> już nie udawaj. Nie, ale takim poważnym mówię teraz. Snapchat? No. A nie relacjonujesz ze swoimi kumplami z liceum? Nie, ten... <gry> nie, ja jestem starszy niż Snapchat. E, nie, no wiem, e... Przecież, że to. No, ja mówię, w ogóle nigdy nie ogarnąłem. Nie wiem, ktoś tam jakieś wchodzą y, w mity, że ktoś jeszcze tego używa, ale no dalej. W, w, w Kremaciu, dobrze. Nie, y, y, ja bardzo dużo słucham sobie podcastów. Mhm. E, Andrew Huberman mhm. jest taki koleżka i to jest profesor e, optymologii i. Yy, m, nauki jakiejś związane z mózgiem, generalnie nie pamiętam jak się nazywa yy, z, ze Stanów. Mhm. I on prowadzi takie podcasty o na przykład, o kofeinie. Mhm. I wiesz, i, 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 yy, mówi, jak działa kofeina, jak na przykład korzystać z tej kofeiny, żeby to było najbardziej efektywne, żeby ten dzień się. Takie różne rzeczy, bardzo, bardzo dużo różnych tematów jest. nie? Mhm. Jak zoptymalizować yy, hormony właśnie, ale nie. Jakimś tam, No to są takie mocno naukowe treści, które mnie totalnie jarają już od lat. Yy, Rogana. Mm, no ty w wyglądasz w ogóle. w ogóle jak Rogan trochę. Tutaj, jak teraz, nie, nie, no, ja, ja, ja bym chciał, miał takie buły jak Rogan, tu, wiesz, to wiesz. To ale spoko, teraz ale. tak sobie popatrzyłem i stwierdziłem, no Rogan. Trochę Rogan, no fajnie. Yy, Rogana i. Ale jego to słucham już, kurde, bardzo długo, mhm. tylko też wybiórczo, bo nie wszystkie jakieś tam rzeczy... On czasami rzeczy... odpłynąć, ale... ale nie, nie wszystko słucham, nie, mnie interesuje. Jest w porządku, jest charyzmatyczny bardzo i tak. porusza często dużo ciekawych tematów do dyskusji. No, jakiś tam z fajterami rozmowy rzadko mhm. mnie interesują, ale mhm. właśnie z jakimiś naukowcami, jakimiś filmowcami tak, tak. to fajne No i teraz, i teraz tutaj kolejne zaskoczki. Moja zajawka ostatnia i to już są, nie są jakościowe treści. Znaczy, są, ale nie są. To jest zajawka, totalne hobby, to są węże. Węże? Tak. Hoduję sobie węże. O, oh, nice. Mam stary, w tej chwili mam 22. To akurat takie młodzieżowe, bo młodzież bardzo węże lubi teraz co weekend po prostu non-stop. <laughs> węże, węże, śledzie. Krokodyle. <laughs> też się na to mówił. Nie? Aha. E, tak, to węże. Tak, węże węgorze. Tak, tak, tak. E, Byle nie krakeny, to już za mocno. No nic. E, wczoraj, ale dobra, nie, 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 nie brnimy w to. E, wczoraj się nie wyspała. E, znaczy to akurat fakt jest, ale nie z tego powodu. No. Nie, nie ważne. E, A e, I przyznam ci szczerze, że najwięcej inspiracji łapię z jakichś takich w ogóle codziennych rzeczy. Jeżeli mhm. chodzi o foty i, i tak dalej to są jakieś takie rzeczy, które coś zobaczę i gdzieś tam moja głowa odpłynie totalnie w jakiś coś. No. Później sobie zresearchuję to, gdzieś poszukam. To jest w ogóle zajebisty proces, który ja się musiałem nauczyć, to żeby się zmusić do tego, żeby usiąść i powiedzieć sobie, dobra, siadam przed komputerem mówię, teraz jest moment na to, żeby rozkminić ten pomysł. Mm. I siedzę i tylko nad tym pomysłem pracuję, patrzę, co jest, co było, co wiesz... Y y y bo to samo czasami nie przychodzi, tak wiesz? Tak, no pewnie, że nie. No. Na to trzeba mieć sposoby. Nawet robiłem o tym w tym roku. Miałem pierwszy raz okazję zrobić wykład i stwierdziłem, że zrobię na temat prostego pytania, które okazało się bardzo fajnym, rozległym tematem na temat którego zrobiłem właśnie prezentację, I akurat w. Na elektryków u mm -hmm. no, y, no. Tam miałem y, na takim y, y, evendzie Power On y, godzinny y, panel i, i właśnie opowiadałem o tym. A to kojarzę, y, to był y, dwudniowy taki tak, jakiś tak, event. Tak, mm -hmm. tak. i y, tam gadałem o tym, skąd, y, jak, jakie są moje sposoby na łapanie inspiracji i jak w ogóle po latach wyrobiłem sobie takie techniki na... Y, na odblokowywanie się jako twórca, na, na przechodzenie tych takich właśnie jakichś zatwardzeń, które czasami masz y, i y, rozgraniczenie. Sam dla siebie po prostu odpowiedziałem na pytanie. Y, tak sobie to bardzo, bardziej y, konkretnie rozrysowałem, gdzie ja widzę te y, inspiracje i jakie są moje na to techniki. I y, y, y w moim przypadku. E, tak, najprościej rozgraniczając, to jest e, świat ten realny i wirtualny, i na każdy z nich mam e, okazało się bardzo już mocno usystematyzowane jakieś takie kanały, e, które mi się sprawdzają i z, z których e, czerpię. Na przykład w świecie realnym, żeby z niego. No to moim takim oczywiście najpodstawowym narzędziem do polowania jest wiadomo, telefon, który hmm. pozwala ci e, zrobić fotę, zapisać w każdej chwili jakąś myśl, e, coś możesz na nagrać. No wiadomo, wiadomo, do czego służy telefon. Ja dlatego na przykład jeżdżę też. E, Komunikacją, ile mogę, to poruszam się komunikacją miejską, bo jest to zajebiście oszczędne. Nie musisz płacić za te parkometry, za paliwo. Nie masz ryzyka, że ci gdzieś wpakują mandat. Przyjeżdżasz wszędzie szybciej, oszczędzasz mnóstwo czasu. Możesz sobie działać, ale też możesz się rozglądać. No i, I to chciałem i, też i, powiedzieć. I kilka no. rzeczy po prostu: no, gdyby nie poruszanie się właśnie komunikacją, to by mi nie wpadły do głowy. Eee, czyli generalnie takie uczestniczenie w świecie e, publicznym, w sferze publicznej, to jest bardzo bardzo korzystna rzecz dla twórcy. Yy, więc warto się otwierać właśnie na, na gadki z ludźmi. Ja, ja zagaduję czasami ludzi obcych, nie mam z tym żadnego problemu. Jak, szczególnie jak się znajdę w jakiejś niezręcz, niezręcznej sytuacji jeden na jeden, to ja uwielbiam ludzi ciągnąć za język, Tak nawet wychodząc dla siebie ze strefy komfortu, bo mi gość powie jedno zdanie i okaże się, że to jest po prostu jakieś rewelacyjne, że nagle, yy, wiesz, yy, taka śmieszna anegdota śmieszna, nieśmieszna. W, w okresie pandemii no. Jak e, m, były wszystko pozamykane, e, ja strasznie chciałem iść do sauny gdzieś, <laughs> I, i, i były dwie sauny otwarte jedna, którą znałem, druga, której nie znałem. I tak, którą znałem, okazało się, że tam czas oczekiwania półtorej godziny, zanim cię wpuszczą, bo ograniczenia w ilości ludzi, wie, pandemia y, y, dużo paniki było wtedy i druga sauna, której nie znałem. Eee, ale już od razu zorientowałem się Co to jest za sauna Jak wlazłem do środka przebrałem się I na wejściu zobaczyłem Taki wielki gojowskie porno na ekranie <grymny> I, I stwierdziłem wie mnie to Wchodzę tam nie obchodzi, nie obchodzi mnie jakby jaki jest profil tej sauny, to jest koedukacyjne jak tam chcę po prostu wejść, wygrzać się bo mam plan zdjęciowy, potrzebuję po prostu energii, no tak. bo czułem, że, że, mi, że, mi, że mi tam coś, katar jakiś łapie czy coś i, i wla, wlazłem do tej sauny, która w której, do której byłem akurat z, z kumplem do bezpieczeństwa Aha, e, czyli i, po prostu byś się parał tak, o, tak nas <laughs> odebrali. jakiś starszy koleż, który ewidentnie miał na nas chrapkę tam się wpakować do tej sauny Stanął bardzo blisko nas w takiej ciszy niezręcznej, więc ja tam po minucie takiej beki wewnętrznej, jak już było tak cicho i, i, i właśnie i, 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 i awkward, zacząłem tam sobie podkręcać, że no... Kierowniku, bo my tutaj tak tylko turystycznie nasz dziewuchy czekają w domu. okej, okay, jasne, już spierdalam. Przesiadł się na drugą Kupiłem stronę, tak. tak Przesiadł się na drugą stronę tej sauny, ee, bo na początku, jak wyszliśmy, to po prostu ja stałem, nie wiedziałem, czy mam usiąść. Obok mnie stał mój ziomek, jeszcze bardziej speszony, a ten koleś, jak wszedł, tak za nami zamknął drzwi, jak ostatni, i tak stanął między nami. I tak staliśmy w trójkę w takiej ciszy. I tak nie wiedzieliśmy, no, no. Zaraz, co zrobić, więc stwierdziłem, dobra, zacznę. No i jak ee, Zacząłem tam zagadywać. Zacząłem się tak po takiej minucie ciszy, po, po tym jak już on powiedział, ja to już spierdalam, przesiadł się na drugą stronę, siedzimy w takiej ciszy, ja tak. To, czym pan się zajmuje? Co pan robi na co dzień? I zaczęła się gadka, bo I tego czy to się to też się Okazało się, że jest urzędnikiem, e, który ma w ogóle żonę i dzieci. TVP. Ale, ale choć być może, ale chodzi tutaj, bo mówi, że właśnie, że tutaj to e, czasami to po prostu e, przychodzi i nie musi nic net mówić, oni tam, wiesz, e, uwalniają. Po prostu swoje jakieś tam y, potrzeby i, i, i pragnienia, których na co dzień świat nie akceptuje, więc tam mają swoją taką tajemnicę, i, i, i mi wytłumaczył, właśnie, że, y, że no jakby. Świat, w którym na co dzień on e, się e, obraca, to jest świat, w którym on ma jak, jakiś rodzaj maski, on nie umie tego zdjąć i, i tutaj się czuje wolny wow. i, i przychodzi do takiego miejsca y, u, pa, prawdopodobnie, wiesz, waląc jakąś ściemę, że jedzie na spotkanie z kimś, czy no, idzie, na saunę, idzie na saunę jest, i tam się wyżywa ze swoimi kumplami, tam po prostu może być sobą I, i to było takie, że nie żałowałem, że tam trafiłem, <laughs> bo usłyszałem niezłą historię, no, i przy okazji zrozumiałem, jak też się czują kobiety w klubach typu Kubano, gdzie jest masa, wiesz, to jest i facetów, którzy go czekają na świeże mięsko. Ja też tam się czułem jak takie trochę świeże mięsko, czułem się osaczony spojrzeniem, czułem się to tak kurczenie swoje i, 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 i trochę też, no... Musieliśmy się tam zawinąć w pewnym momencie, bo zrobiło się niezręcznie, jak się zorientowali, że już nic od nas tam nie dostano. Ale jakby sama historia, no śmieszna i, 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 i zawsze z tego polewamy, jak, jak to, jaki to był przypadek, jak chcieliśmy sobie pójść na saunę. E, także, e, także taka otwartość i, i, i ciekawy zawsze ci coś wyciągnie. Ale wychodzenie ze, ze strefy komfortu. Z wychodzenie z strefy jest komfortu, spokojne. pytanie e, pyta rozmowy to jest coraz lepsze niż cisza. Jak jest niezręczna cisza, to ja tak nie lubię tych niezręcznych ciszy, że zapytam o cokolwiek naprawdę. Zagadam jakkolwiek, bo nagle okazuje się, że ta druga strona też się niekomfortowo czuje w tej ciszy i woli naprawdę gadać o najbardziej błahych rzeczach, ale żeby po prostu upuścić to powietrze. Także świat realny to jest jedno, a świat wirtualny, tak zataczając już tak, koło tak, tak, naszego tematu, dobrze. to jest jakiś zupełnie. Inny świat, w którym ja mam troszeczkę inne właśnie techniki, e, tego odblokowywania się, tego szukania tych inspiracji. Więc e, teraz ja tobie odbiję mm, y, swoimi jakimiś źródłami, no, z, z których ja z, z sobie lubię czerpać. I przy okazji nawiążę do tego y, ciągłego właśnie polowania na te, te, te inspiracje. Y, 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 bo pierwsza zasada w ogóle y, y, takiego. Y, do, 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 dobrego um, ładowania się pomysłami i, 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 i polowania tej inspiracji, jest ważne, żeby, żeby mieć też swoją tą taką higienę i żeby to dobrze wszystko porządkować, że to jest dosłownie, to jest jak z ekologią, segregacją twoich koncepcji, czyli to, co łapiesz na świecie, w tym świecie realnym, to, co łapiesz w tym świecie wirtualnym, warto yy, umieć sobie jakoś jasno kategoryzować. Czyli ja mam na przykład notatki, które dotyczą pomysłów oczywiście filmowych, zbieram w innych jakieś tam nazwiska, które mnie po prostu interesują, z którymi chciałbym współpracować, w, innym, w innej kategorii mam... Y i, ten pióro Ignacego, taki, taki folder, i tam sobie jakieś cytaty, jakieś luźne myśli wrzucam. Mam przeróżne kategorie w folderach ze zdjęciami, gdzie mam po prostu lokacje filmowe, absurdalne twarze jakieś portrety z miasta, jakieś dziwne abstrakcje wykręty, jakieś screenshoty z jakiejś produkcji. Mam na Vimeo oczywiście swoje jakieś tam kolekcje klipów, reklam jakichś dziwnych impresji no takie inspirujące no, wiadomo, rzeczy wiadomo. Po prostu, to wszystko no? trzeba po prostu gdzieś kategoryzować wrzucać do tych swoich śmietniczków takich i to zawsze się przyda przyda się w momencie gdy jesteś zblokowany E, lub właśnie potrzebujesz szybko przytoczyć jakiś przykład, e, u, uruchomić myślenie, to takie posiadanie jak największej ilości takich logicznych dla ciebie śmietniczków jest bardzo ważne. E, taka higiena, którą ja sobie gdzieś tam wypracowałem po latach, e, dzisiaj mi działa rewelacyjnie. Ja mam tak potężną bazę, e, w, 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 w której e, właściwie składuję wszystkie jakieś treści od dźwiękowych, wizualnych, po słowne, po prostu wszystko gdzieś u mnie się zawiera w tej skarbnicy. Ja sobie z tego korzystam i i, i, I w taki sposób można tworzyć, w taki Ale sposób można funkcjonować. I mam te swoje źródła. Korzystasz z jakiejś nie wiem, aplikacji, żeby to zorganizować? albo z, Nie, to, to za, 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 za dużo zachodu. Ja korzystam z tego, co Ci daje system podstawowo w, w iPhone'ie, czyli yy, główne moje źródła to jest oczywiście. Yy, w zakładka zdjęcia, gdzie mam I e, foldery. Mam takie, foldery że? ze zdjęciami z wideo na, na różne tematy. E, mam notatnik, w którym po prostu mam mm, to ja, od, ja też akurat mam notatki. od Art Mooda jakiegoś, po polskich realizatorów, e, po jakieś charaktery filmowe, e, jakieś różne e, nauki, szkołę reżyserską, bla bla bla. E, ja to mam ta, e, taką listę w ogóle zdjęć, które chciałbym zrobić. I to, no. jakbym ci ją pokazał teraz, to prawdopodobnie byś pomyślał w ogóle, co, co to kurwa jest. No. Bo to są jakieś takie hasełka, wiesz. To tylko i wyłącznie jest czytelne yy, dla ciebie tak, i bardzo dobrze. Tak, tak, że, tak, ważne, tak. żeby to było czytelne, żeby te myśli jakoś tam nie uleciały i żeby one. Żeby po roku, nawet jak wrócisz do tej koncepcji, to ona jest dla ciebie dalej, dalej jasna. No i, yy, i poza takimi podstawowymi rzeczami, to to, co mogę, to oczywiście też. Yy, na stronach, z których korzystam, to tam sobie tworzę te foldery, żeby móc w każdej chwili na każdym urządzeniu sobie wejść i po to sięgnąć. No i takim moim podstawowym oczywiście źródłem, jak chyba dla każdego, no to, to jest Vimeo, to nie jest żadne zaskoczenia, ale trzeba mieć też sposoby, żeby dobrze grzebać w tym Vimeo, bo jak wpiszesz sobie jakieś konkretne hasła, to, te, to akurat wyszukiwarka tej strony jest beznadziejna, więc <laughs> ja uwielbiam po prostu wchodzić na konta nazwisk, którymi którym się jaram, bo te nazwiska mają jeszcze kolejne nazwiska polubione, którymi się jarają i tam odnajdujesz kanały nowych zupełnie twórców z całego świata, którzy followują następnych i to jest po prostu nieskończone, nieskończona sieć, taka pajęczyna treści od zajebistych ludzi, którzy się jarają zajebistszymi ludźmi i to tak, i to tak wyżej i wyżej. I to jest to... E, shoot deka bardzo lubię, nie wiem, czy może nie, shoot możesz, możesz nie kojarzyć. No, shoot nie pojęcia, to, jest to jest takie to jest, y, y, strona, która ma stilki, kadry z totalnych klasyków y, filmowych, y, starych, nowych, y, ze wszystkich potężnych produkcji, które w jakiś sposób są arcydziełem, to, to to jest zajebista wyszukiwarka, która rewelacyjnie ma rozpisane wyszukiwanie tych kadrów filmowych i to, tam możesz triala założyć na 14 dni za, za fryty i za pomocą tej wyszukiwarki możesz sobie wybrać, że interesuje cię szerokokątne kadrowanie jednej postaci w centrum lub z lewej strony e, wieczorem ze światłem niebieskim e, w wow. porze roku e, takiej i siakiej. E, okres zdjęć czy kina od lat dwudziestych ubiegłego wieku do współczesnych. I, I to są to, stylcy, tak? I to są takie z, z high quality, wiesz, e, stilki, które zajebiście wyglądają pod prezentację, a przy okazji są kozacką, taką praktyką, bo ty czasami szukając tam inspiracji po prostu oglądasz najlepszych z najlepszych operatorów z całego świata i oglądasz i patrzysz jak oni kadrowali, jaka jest symbolika w tym, jak, jak to poświecili. No masz możesz się przyjrzeć na takiej właśnie zestanej stylce i to bardzo lubię. Bardzo to rozwinęło jakby moją wyobraźnię na temat kadrowania i w ogóle takich różnych styli operatorskich. Więc to są takie źródeł, które pracę. No wiadomo, podcastem no to też jest tego cała masa Ja akurat yy, często improwizuję z podcastami. Mam kilka takich, do których wracam, jak na przykład Spoiler Master, yy, czy to jest taka bardzo dogłębna analiza filmowa, yy, jakichś dużych tytułów. Yy, lubię takie lokalne dyskusje, yy, typu. Yy, Aktualny raport o stanie świata, jest coś takiego? Mm -hmm. Czy słyszałeś to? To tak bardziej lokalnie, czy tam Wojewódzki, Kędzierski robią bardzo fajne też podcasty, mm -hmm. biorą dobrych ludzi i, i, i ciekawie nawet. Oni się przynieśli teraz do no, netu, no, ale ja tylko kojarzę, znaczy troszeczkę nie mam czasu, jakby, no tak wiesz, trzeba mm. wybierać to mocno. Ale y, kojarzę tylko, że Doda wyszła im z tego podcastu. Tak, 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 słyszałem. <laughs> nie wiem, tylko jest, bardzo mnie y, interesuje dlaczego. Co oni takiego i powiedzieli? Jeszcze tego nie kliknę, ale trzeba to włączyć, y, bo to trzy minuty ma y, jest? Tak jest. Jest? Tak, to tak. jest upublicznione, Właśnie bo nie, nie, wiem, się, nie, nie wiem, czy to jest sprostowanie, czy to jest chyba nagrane... To sprostowanie chyba. jest Bo, ja to, bo, widziałem. To, minutowe, no. bo ja to widziałem, że się okazało, że coś mm -hmm. tam, że nie można odpowiedzieć, coś tam. Coś aha, tam, aha, tam takie aha. wiesz. No tak, tak. No, teraz też jest bardzo fajna kolekcja. Bardzo fajnie porozwijały się te portale VOD i w sumie, jak sięgam po jakieś treści, to ja, ja bardzo dużo chłonę dokumentów i seriali. I to jest takie moje źródło wiedzy, że tak jak właśnie masz podcast, to do, formy dokumentalne są jeszcze bardziej do, do, doprecyzowanym i tak konkretnie rozwiniętym jakimś y, tematem. To jest, tam są takie mocne, dogłębne analizy w niektórych y, y, produkcjach I, i to jest y, takie przyspieszone, wchłanianie jakiejś wartości, które ci daje czasami książka. Mm -hmm. Że jak nie masz czasu na książkę, nie masz czasu też na, y, na jakieś y, e-booki mm -hmm. y, czy audiobooki, to, y, to właśnie y, dokument skondensuje ci czasami zajebiście jakąś myśl i ostatnio widziałem na przykład taki bardzo fajny od Johna Hilla dokument stats, nie wiem czy słyszałeś o tym nie. bardzo ci polecam wszystkim w ogóle polecam, bo Johna Hilla? Johna Hill w ogóle on to zrobił... stary, on w ogóle odczarował moją opinię na temat swojej persony w momencie gdzie właśnie zobaczyłem jego mm, autorskie produkcje, on ma dwie, dwie produkcje na razie na koncie, zaraz wyjdzie trzecia i pierwsza produkcja to jest w ogóle fabuła, Midnight się nazywa i jest, mhm. opowiada o ziomalach, o takim okresie wychodzen pomiędzy byciem dzieckiem, a wchodzeniem w okres nastoletni, o takich skejciochach z Kalifornii i to jest jego... Trochę autobiograficzna historia mhm. o takim małolatku, który tam w wieku 13 lat chce już trochę wyjść z gniazdka i się pobujać z małolatami, pojeździć na desce, gdzieś popróbować jakichś takich pseudo rzeczy i to jest tak, to jest takie piękna taka e, taki taki Kali taki, chill. E, t, taki właśnie, że ten film nie nie wymaga, nie rzuca jakichś takich wiesz, wielkich deklaracji, że tutaj jakieś y, ogromne marzenie ma zostać zrealizowane przez głównego bohatera. On chce po prostu zrobić kurwa oli i zajerać sobie jointa i pobyć troszeczkę wolno i żeby matka mu głowę nie zajmowała. I tam jest zajebista muzyka, całość jest na taśmie zrealizowana. Są fajne mordy, tam przy tym pracują, bo ci, którzy tam występują to jest w ogóle taka ekipa z e, Keciochów e, z Kalifornii, którzy mają w ogóle swój kanał na YouTube nazywa się Illegal Civ, czyli mhm. Illegal Civil. E, I oni też z Taylor and the Creatorem e, tam się ziomują. To jest taka ekipa, która czyli taka e, e, sobie tam... E, to są takie małolaty, które właśnie robią sobie klipy, e, Promosy na deskorolce mają tam fajną, fajny skład na, na desce, wszyscy tam są w jakiś sposób utalentowani, bo po prostu robią jakieś swoje rzeczy i tam kipi po prostu mocna zajawka. I ta, ta ekipa została zaangażowana przez Jonah Hill'a, żeby wspólnie zrobić tą, ten taką, taki pejzaż tamtych czasów i jest to bardzo, bardzo przyjemne kino, które mogłoby trwać dwa razy więcej niż, niż trwa, więc to, po tym filmie naprawdę Johna u mnie zyskał potężny szacunek, a ten Stats, ten drugi film to jest z kolei dokument, w którym e, z, wziął on swojego psychologa, doktory, psychoterapeutę, mm -hmm. do którego chodził i zrobił o nim w, w, ten dokument i on jego wypytuje i robi jakby z nim taką sesję terapeutyczną, tylko że to nie terapeuta się jego pyta, tylko Johna Jonah Hill pyta się jego o różne jego techniki i w ogóle takie podejście do, tej, do tego zawodu i, 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 i sposoby. I Zajibiście dużo pięknych wartości. W tak prosty sposób jestem przedstawiona, że, że znaczy naprawdę Jonah Hill jest zajebistym aktorem. Tylko on zawsze obsadzany jest takich bardzo no właśnie ja, ja, konkretnych, takich, wiesz... Mi się on yy... wydawał arogancki wcześniej i tak mnie trochę irytował, że on jest taki zbyt pewny siebie. Znaczy, nie wkurza mnie, jak ktoś jest zbyt pewny siebie, ale on, on, ta, ta jego pewność siebie powodowała, że miałem wrażenie, że on jest jakimś takim burakiem mhm, e, yy. Yy, i nie przepadałem za nim, jak widziałem go właśnie w tych takich box office'ach e, hollywoodzkich. Ale, ale tymi treściami to naprawdę zyskał mnie taki ogromny szacunek, że jestem jego fanem. Mogę otwarcie powiedzieć, że bardzo lubię i, i, i rozumiem tego kolesia. No, to to także... wiesz, wiesz, kto jest dla mnie takim aktorem um, amerykańskim, którego absolutnie uwielbiam, szczególnie um, za filmy, których um, wcale nie są takie aż popularne, to jest. I kurwa nie pamiętam, jego. <grym> mówię. Will Fire. A. <laughs> no Will tak, ten jest um, dobry. Bo okej, okay, to są <grym> przeważnie jakieś głupkowate filmy, i to mi się bardzo podoba. Ja ba uwielbiam w ogóle takie kino. <grym> um, ale on ma też filmy na przykład. Um, on jest koproducentem sukcesji. Will Ferrell. Nie Nie? Czy widziałeś sukcesję? Tak. No, no, widziałem sukcesję zajebista. No, Sukcesja z kocur. No, no to on jakby jest wiesz, współautorem po części tego filmu. No, nie, to. to jest go z <grym> To jest super, jak <grym> ktoś, kto zajmuje się. Niby z pozoru głupią komedią potrafi też udzielać ja ja się komedii. przy takich rzeczach, nie? Ale tylko, że on zrobił też właśnie taki film, znaczy zagrał w takim filmie, nie pamiętam kto to reżyserował, ale że miał narratora. Nie pamiętam jak się nazywał ten tytuł, ale że ma narratora. jakby hmm. jesteś, Normalnie żyjesz, jakby to nie jest jakaś w ogóle. Gdzieś, gdzieś to widziałem, ale też nie Tylko bardzo ma narratora, młody. który w ogóle nie pamiętam czy to było, że on mówi, że on umrze, że Aha. tak, że dzisiaj to jest dzień, kiedy on wstał z łóżka i jeszcze się nie spodziewał, że tego dnia jego życie się skończy. I on to słyszy, te myśl. I on to słyszy. Dobre, dobre I on to słyszy, jakby, no jest hardko, jakby, no polecam, bo to jest poważny film, to nie jest beka, w mhm. ogóle. To jest taki naprawdę poważny film. I to jest super aktor. Mhm. Ale zataczając znowu koło, mhm. o konsumpcji różnych treści i inspiracji i tego procesu. To się chciałem, y, zastanawiałem się właśnie, jak wygląda twój ten proces. Wiesz, przychodzi do ciebie. Bo wiesz, swoje projekty, okej, okay, jakby masz jakiś tam pomysł, wpadł ci do głowy i, mm, z kim można to zrobić, odzywasz się do niego, jakby no to wiadomo, mm -hmm. to, to dosyć może być nie, oczywiste. Znaczy no, pewnie niełatwe, ale... ale... Ale wiadomo, że jak masz tą wolność A. taką twórczą i to wychodzi od ciebie, no to łatwiej się w ogóle tworzy, to wtedy no. przychodzi z taką lekkością. Ale dostajesz jakiś brief, tak? Dostajesz mm -hmm. do klipu brief, albo do Reklamek, e, reklamy, bojętnie, no? mm -hmm. y, no, to jak wygląda ten proces u ciebie twórczy? Eee, dobrze zacząłem, nie. Eee. Wygląda to w ten sposób, że jak jest jakiś temat do ugryzienia, jest to marka jakaś, lub jest to właśnie muzyczka, to na początku. Niczego sobie nie zapodaję, tylko zaczynam sobie myśleć o tej. O tej koncepcji, jak o czymś takim. Mm, Namacalnym, tak. Próbuję sobie to w głowie jakoś wyobrazić, znaleźć sobie jakiś taki, taki symbol przewodni tej, 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 tej koncepcji. Czyli dla przykładu, zleciał do mnie brief na, na reklamę jakiegoś piwa, i tematem przewodnim jest tam, żeby goście sobie grali muzyczkę na, 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 na butelce. Mm -hmm. To ja sobie zacząłem szukać, jak to, co jest jakby takim, takim właśnie tym takim symbolem przewodnim tego, gdzie, gdzie mogę złapać jakiś taki, taki catchy koncept, który mi to wszystko spaja. Um, I znajduję sobie odpowiedź w postaci takiej, że okej, okay, skoro butelka wygląda w taki sposób, jest to piwko, jest to zabawa, oni mają grać na tej butelce, to zrobimy studio. Nagraniowe, które ma być odwzorowane na styl tej butelki i ci bohaterzy są zamknięci w tym studiu nagrań, tak jak wchodzisz do do, 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 do komory, do, komory do, do, do takiej jak to się nazywa do kabiny. I, I tam będą oni grali tą muzykę, tak jakby byli właśnie w takiej kabinie rapowej, tylko że odwzorowanej, bo z, zobaczyłem sobie, że ta butelka ma tutaj takie ząbki po dwóch stronach, i to fajnie by wyglądało jak pianka wyciszająca, że można, jakby, że to w ogóle pionowo wygląda idealnie. Taki format pionowy tak mhm. jak teraz to działa w internecie. I nagle mam taki wiesz motyw a, butelka. W sumie jej wygląd jest taki fajnie pasujący, i jakby wokół tego już buduję sobie koncepcję, a potem przychodzą jakieś inne procesy. Albo na przykład przychodzi teledysk, teraz odbijmy do muzyki, i szukam właśnie sobie takiego też pierwszej jakiejś takiej rzeczy, którą mógłbym narysować na kartce w postaci prostego symbolu. Czyli na przykład jest kawałek kortyzol. A w ogóle chciałem o tym porozmawiać. I, i ten to i ten, ta rozkmina mi wyszła od tego, że dobra, no, kortyzol, kurtyzol, e, czyli stres, e, substancje stresu, czyli to coś, co siedzi w nas, e, jak to w ogóle pokazać? mówimy tutaj o, o, o ludziach generalnie, o pandemii o stresie, dobra, to może ich prześwietlimy I, jak, jak to, i, już mi się, i tutaj mi się pojawił fajny jakby taki catchy motyw, że właśnie jak prześwietlę tą, tą postać to zobaczę coś w środku, jak to buzuje, ta cała energia ten, ten, ten stres, ta, ta czerwień z niebieskim kolorem i, i tutaj jakby wokół tej koncepcji został obudowany cały motyw. Z papugą na przykład, mhm. z papugą miałem tak, że no, jak słyszę papuga, prawnik, myślę sobie o tych wszystkich trzech nazwiskach, które tam były na tym kawałku mata, który jest, jest jednocześnie E, freakiem, jest żartobliwa, jest taki też na serio w tym kawałku, to jest takie poważne, to od razu gdzieś miałem w głowie e, po prostu jakoś taką elegancję, jakieś takie mafijne elementy, dużo drewna, zmieszane z jakąś taką totalnie odczapy abstrakcją typu Y, wanna z ogórkami, właśnie, gdzie wsadzimy kłębę do tego. I to też, jakby, jest taki to, y, taki, taka sklejka tego, że coś mi zaświtało i wziąłem trochę z jakichś tam rzeczy, które już miałem zapisane, właśnie w telefonie, bo na, ta wanna z ogórkami wyszła od tego, że wbiłem do ziomka kiedyś pewnego dnia w lato i jego stara po prostu wrzuciła mnóstwo <laughs> ogórków do wanny, i mówię, Co jest? To jest Dla, bo oni po prostu ogórki mieli kisić i ta mała przygotowywała te, e, Myła, te ja, ogórki nie? tak w wannie, i mówię, jak zajebiście to wygląda, Zrobiłem z tego fotę, że to kiedyś gdzieś użyć, i mi się to pokleiło w tym toku rozumowania akurat tego klipu. Z tym kortyzolem też miałem tak, że kiedyś gdzieś zobaczyłem, jak fajnie wygląda na termowizji coś i połączyłem kropki, że to dokładnie tak, tak właśnie widziałbym ludzi podświetlonych na kortyzolu. Um, więc. Y Jakby ja, 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 papuga, no wiadomo, to duża produkcja i y, fajny to jest klip, natomiast kortyzo dla mnie jest sztosem, właśnie dlatego. Że to jest prosty pomysł. Bardzo mało kosztował. Trzeba yy, było się odnaleźć w tym. No. Yy, I po prostu to, jest, to działa. Jakby, wiesz, to wiesz, to to, dla mnie to jest też sztuka w tym wszystkim, bo yy, to nie jest tak, że jak masz duży budżet, to będzie zajebiście zróbmy. Nie, nie, czasami tak te presja po prostu z W tak drugą w, w stronę często działa. No. Yy, zdarzyło mi się nawet raz zrobić coś takiego. Gdzie, gdzie budżet był po prostu dosyć duży, a nie czuć tego, bo... w ogóle tego no. nie czuć no. totalnie. No. Ale to się zdarza. No pewnie. Natomiast kortyzol właśnie jest super, bo to jest na patencie, tak zwanym. Mm -hmm, mm -hmm. Że po prostu znalazłeś na to pomysł. W nawet nie widać, że to jest tanie. Jakby wiesz, co mm. chodzi. I, I właśnie to wygląda tak, jak ma wyglądać. Mm -hmm. to, to wygląda y, bardzo fajnie. Wizualnie mi się bardzo podoba, bo są duże kontrasty i tak. nasycone kolory. Tak, więc jakby... tak. Ja się bardzo to cieszę, jest... że oni się odważyli w ogóle tak, żeby sobie na twarz takie coś nałożyć, bo to wiesz, nie, nie każdy raper... A co oni sobie nałożyli na twarz? No w sensie, że pozwolili jakby się tak prześwietlić, że ich twarze też wyglądają mm -hmm. naturalnie, bo są, wiesz, pod tym, kor tak, pod tak, tym, tak, tak. tym kortyzolem nas nasączone. Ehm, I e, wiesz, niektórzy raperzy mogą stwierdzić, że oni się źle prezentują w tym, nie? Ale A, stary, to jest różnie, w ogóle historia dla mnie. Te raperskie rozkminy właśnie to jest jakaś abstrakcja. Long story. Tak, to, to w ogóle... To, ale akurat Onar bardzo w ziomek i, i mi się wydaje, że on jest bardzo otwarty, on, on też szuka właśnie sposobów, żeby to nie było takie, żeby nie być Oczywiste. dziadem. Mhm, z, z nim zresztą też nagrywałem podcast i właśnie on mówił, że Czasami jak zaczyna gadać właśnie jakieś takie dziadowskie rzeczy, to jego żona mówi, weź przestań Ech. dziadować, czy Ech. jakoś tak, ona mówi, nie pamiętam I, i, ten, i, i on wtedy mówi, dobra, nie, rzeczywiście. Ja się pilnuję z tym, żeby właśnie nawet w takich rozmowach, jak teraz sobie prowadzimy, czy prywatnych rozmowach, e, e, zwłaszcza wśród ludzi z branży, e, z branży tak zwanej, e, żeby nie wpaść po prostu w ten taki ne, kanał na, narzekania i takiego po prostu malkotęstwa ciągłego mm -mm. I, i takiego e, narzekania na branżę, jakie jest źle, albo takiego żalenia się, bo to jest. Ja, ja, ja mam tego bardzo dość. Ja, ja, nie nie, nie no, to interesuje straszne. mnie to, to. jest dla mnie tak samo nieinteresujące jak e, autoterape autoterapeutyczne filmy, e, jakieś dyplomy, <ścoughs> czy wiesz art house'owe kino, które po prostu y, z, dojeżdża cię jakąś taką ciężką kminą, jakimś ciężkim dramatem i, i finalnie jest, y, przypomina mi to po prostu ziomka na imprezie są, są powiedzmy tak generalizując y, dwa rodzaje y, rozmówców masz takiego, który przychodzi przynosi ci swoje po prostu ciężary swoje siniaki, ci pokazuje swoje rany i opowiada ci żali się, po prostu obciąża cię tymi historiami to jest tak nieprzyjemne, że masz ochotę się odsunąć albo masz kogoś kto zahaczył jakiś temat słuchacie przede wszystkim, opowie jakąś anegdotę, potrafi rozbawić, poruszyć oczywiście też poważne tematy, ale to jest takie jakieś... Balans to jest zachowany. Jest zbalansowany, nie? no i, i trzeba bardzo uważać, żeby nie wpaść w takie po prostu marudzenie, bo kurczę, to nie jest fajne, moi drodzy. Nie, no, to jest straszne. Ja, to jest, o, 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 I tak i to, no, o tym trzeba myśleć też właśnie w kontekście swojej twórczości, żeby nie wpaść w takie kanały. No chyba, że chcesz, nie, że się to, to, to strasznie cieszy. Smutek, ciężar. Nie? Są tacy ludzie, którzy się tym karmią, i ja, ja, inaczej, ja po prostu nie jestem takim typem człowieka. Ja, ja, też ja, tak nie ja lubię, jak jest y, trochę poważnego tematu, trochę rozrywki, trochę absurdu, i Braku sensu, ale od smutnych rzeczy to ja się odsuwam jakoś. I od takich negatywnych, pesymistycznych, takich mardzerskich to tak no... Ja też, ja też tak ciężko nie dam rady. Na przykład mam kiedyś spotkałem się z taką opinią. Ta dziewczyna jakoś włączyła jakiś numer. Ja mówię, kurde, dla mnie to jest za ciężkie, to jest takie aż depresyjne, nie? Że, że ja nie mogę takiej muzyki. Jak może to co jest, ludziom robić? że to jest dla mnie za ciężkie, nie? A ona mówi, słuchaj, ja mam takie dobre życie. U mnie tak zajebiście wszystko, że ja muszę zbalansować. Aha. Okej. Okay. To nic na brok, nie? <laughs> też, nie no, ale ale y, fajnie, że poruszyłeś też temat y, houseowego kina i takich rzeczy, bo ja na przykład miałem zawsze takie coś, że nie oglądałem, jakby widziałem kilka takich rzeczy, ale Zamiast to jest męczące, to jest kurwa męczące. To jest, to jest rzecz, która jest zrobiona yy, i to nie tylko jest kino, bo to też są fotografie, często yy, w ogóle sztuka nowoczesna. Yy, często jest też taka, niestety, że to jest dla bardzo wąskiego grona odbiorców. Mm -hmm. yy, I dlatego też ja bardzo lubię reklamę. Ja uważam, że reklama generalnie to jest jedna z najfajniejszych form artystycznych. Mm -hmm. bo masz, Jest fajna, ja też ją ja bardzo lubię. Masz, przeka masz, masz, masz dostęp do ogromnej ilości ludzi, którzy to zobaczą. Czyli masz audiencję od razu zajebistą. Ehm, no ciężko jest jakieś treści bardzo poważne tam przemycić, ale są... Yy, zresztą też w którymś podcaście wspominałem yy, ten koleś od Benettona. Kojarzysz reklamy Benettona? Mm -hmm. No to są z ej, 80 tych lata chyba, czy mm -hmm. 90-te. 90. I taki, nie pamiętam jak się nazywa ten dyrektor artystyczny. Który to wtedy robił, a on na przykład robił, to jest reklama ciuchów, nie? Mhm. United Colors of Benetton. A, no, no. I masz na przykład trzy serca, takie ludzkie serca, zakrwawione na białym tle i podpisane czarny, y, chińczyk, y, biały. I to jest reklama ciuchów. Zajebiste, no. Takie no mocno społeczne i, on robił kampanie, nie? I, i, takie rzeczy, y, no, o ciężkich rzeczach, o smutnych <sum> trzeba... Y, Rozmawiać ze szczególną jakąś uwagą, i to jest, to jest bardzo ciężkie, żeby zaserwować taki, takie tematy w sposób przystępny. Ludzie właśnie często działają na niekorzyść takich tematów, bo nie, umie, nie potrafią się do tego zdystansować lub po prostu operują jakimiś złymi barwami i odstraszają, a nie zapraszają do jakiejś dyskusji, więc jakby. I, I ciężkich tematów nie skreślam i, yy, i jakby uważam, że to też może być super, tylko że po prostu trzeba umieć o tym rozmawiać, yy, żeby, żeby po prostu odbiorcy nie obciążać za bardzo, żeby go nie, nie dojeżdżać, bo, bo go możesz spłoszyć po prostu. I... Mhm. Yy, yy, yy. Na to też jest miejsce u mnie. Ja, ja lubię czasami właśnie takie rzeczy, co przytoczyłeś. Takie, takie przykłady to jest, to jest świetne. I ja, ja też. Znaczy, y to jest przykład po prostu wykorzystania medium reklamy do tego, żeby jeszcze dodać wartość, taką kolejną warstwę tego. Nie, no, nie tylko reklamować ciuchy, ale zrobić jeszcze rzeczywiście coś ludziom próbować uświadomić. Nie? No, y no, także to jest, jak ktoś jest. Y to ja najbardziej w ogóle jestem fanem, jak ktoś jest właśnie. Y na maksa że ktoś zna na maksa takiej głupiej rzeczy albo absurdalnej jakiejś takiej odczapy potrafi wyciągnąć jakieś drugie dno, jakieś inteligentne po prostu sedno, które, nie, które właśnie może dotyczyć czegoś bardzo ciężkiego, naprawdę. I to jest też sztuka po prostu, którą bardzo szanuję. Ale no, generalnie o smutku się rozmawia bardzo łatwo. Zauważyłem, że te negatywne rzeczy bardzo łatwo się serwuje, tylko właśnie w taki nieprzystępny sposób. A z kolei bardzo ciężko i coraz mniej jest tych takich dobrych rzeczy, które są, które potrafią być rozbawić człowieka, albo właśnie być jakieś takie pozytywne. Ale na poziomie też, nie? Ale bo, na poziomie bo, właśnie. Bo, no. E... Jordan Peele na przykład robi takie dziwne no, rzeczy. Kim Peele. Kim Peele jest z ale też y, widziałeś filmy Jordana Peele? Eee, nope. I, eee, I ten pierwszy, który, który dostał Oscara. E, chyba Run po prostu się to nazywało. Uciekaj. Mm. Nie, nie widziałem. E, no to Jordan e, Peele jest właśnie takim typem człowieka, który... Ale on tam gra, czy rezerwuje no to? właśnie to jest naj, najlepsze, że gościu jest e, rewelacyjnym komikiem i potrafi... Oni no, napisali tyle dobrych gagów, gdzie jest tam e, głupkowato, ale jest czasami tak bardzo w punkt, tak, tak dobra obserwacja, jest to tak abstrakcyjne i mega zabawne. E, no ale to że... produkcje, to są to, zajebiste produkcje. To jest, to jest high level, ale e, ten gościu też potrafi właśnie zaskoczyć tym, że on potrafi robić takie śmieszkowate, głupkowate rzeczy, a potem przeskakuje w gatunkowy thriller, horror i robi to na takim poziomie, że no Run dostało, nie, Get Out chyba się to nazywało, tak, no uciekaj po prostu, to, to za pierwszy film swój dostał Oscara. I to jest taki... Całkiem właśnie, spoko, co? Całkiem pierwszy fajny pierwszy wjazd, film i... No. I wiesz, gościu, który mógł robić komedię, który jest kojarzony z komedią, nagle wchodzi w takie kino, wiesz, bardzo poważne, poważne przerażające, zupełnie nienawiązujące do tego, z czym się go kojarzy. A wraca z Oscarem po pierwszym debiucie. Drugi ten film, no, nie, trzeci film to był, bo jeszcze coś było pomiędzy tym, ale nie pamiętam, ale ten Nope, który był ostatnio w kinach, to też taka mocna jazda bez trzymanki i zabawa formą, która... Nie do końca została, wydaje mi się, zrozumiana przez masowy odbiór, bo ludzie spodziewali się, że to będzie horror, skoro podpisali to jako horror. Eee, An tutaj, no Jordan Peele jest takim freakiem, który, wiesz, robi ci historię o tym, że coś jest w chmurach, e, gdzieś na jakiejś kalifornijskiej prairie. W międzyczasie wrzuca wątek jakiejś małpy, która była mordercą w latach 90. na jakimś planie <laughs> zdjęciowym. E, bardzo mocno i świadomie tutaj przeplata różne smaczki filmowe e, i i prowadzi jakby tą historię w takie jakby rejony absurdu, że no fani horroru mogą stwierdzić, że kogoś tutaj pojebało bardzo mocno. No, I to dlatego, że, że po prostu go nie zrozumieli, nie znają go, go jako twórca, ale ja jestem wielkim fanem i polecam bardzo się nim zainteresować, tym gościem, bo to jest taki typ człowieka, właśnie, który rewelacyjnie op operuje tematami poważnymi, jak i śmiesznymi i, i, i poważne tematy potrafi serwować w, w bardzo niepoważny sposób i na odwrót, że niby z pozoru przerażających horror potrafi mieć momenty takie, że po prostu ryjesz z tego i nie masz jakby tego elementu strachu, tylko właśnie bawicie to, jak ktoś ugryz ten właśnie gatunek. No, w ogóle z gatunkami jest straszny problem, bo ludzie tak już sobie wpoili do głowy jakieś takie stereotypy na temat danego gatunku, że jak jakieś totalnie autorskie kino, które ma w sobie trzy gatunki i dostanie pieczątkę horror albo thriller, to już nie wszyscy to. myślą, że to będzie y, coś z tego gatunku i, i nie wiem, czemu ludzie nie mogą sobie troszeczkę odpuścić to, wie, wie, jak został skategoryzowany film. Po prostu jest za mało kategorii, mi się wydaje, po prostu w filmie. Był taki film Titan też o, ostatnio, który dostał y, y, palmę w Cannes mm -hmm. w zeszłym roku. Jest o lasce, która... W dużym skrócie, e, uwielbia stosunki z samochodami. <laughs> I to jest tak seksownie starym przedstawione, to jest jakby jej relacja do aut. Stosunki z Ona się normalnie pieprzy z samochodem, nie? I, i, i nie, nie, jak kolek to nie wyobrażasz, po prostu włącz sobie ten film, bo ten film oczywiście ma masę, tak lepszego dna. Jak e, Titan tytuł? Titan. Titan. E, i, te, I ten film też został skategoryzowany jako horror, ale on jest horrorem. E, thrillerem, komedią, dramą, wszystkim naraz. Ja tam mm -hmm. miałem każdy jakby zestaw emocji i ode mnie w ogóle dycha 10 na 10, rewelacyjny jakiś odjechane kino. No i właśnie znowu też ten przykład tych kategorii filmowych, że, że po prostu film dostał jakąś pieczątkę i ludzie już oczekiwali, że to będzie coś takiego. A, a, no gruba, gruba jazda to była, także tak tak odpłynęliśmy już w jakichś tematach. No, że... no zajebiście. <laughs> Stary, no super się gada, natomiast Boję się, że jak ktoś zobaczy, że półtorej godziny trwa to już ten no podcast, wycisnęliśmy to, dużo, trzeba kończyć, bo to e, też nie ma co przywinąć. Tak, to no. będziemy zawijać, ale. Trochę Proponuję, proponuję że, że za jakiś czas się znowu spotkamy na, na nagryweczkę. Można, no, no, można. Pogadamy jeszcze. Ja myślę, że tutaj też trzeba troszeczkę czasu, żeby każdy z nas jakieś nowe rzeczy, powłaniał coś się nowego wydarzy, o, Więc to, to też wtedy będzie miało sens jakiś, ale tak, fajnie padło chyba kilka ciekawych tytułów jakiś. Fajne, tytułów, ale wiesz, fajne twoje jakieś patenty na, na, na proces, na to jak? Yy, myślę, że, że każdy też sobie z tego wyciągnie. Mam, mam nadzieję, nadzieje, że, nie, tak, że nie zmarnowaliśmy waszego czasu, drodzy słuchacze i widzowie. <grym> tak więc dziękuję Ci najmocniej. I, i widzimy się w zajmę. I pozdro też. <grym> Dzięki. <grym> miłego. Pozdrawiam wszystkich i życzę Błogodzią. Cześć. Czupestka